Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie film taki typowo pogadankowy. Będę się tutaj myślę trochę rozgadywać, ponieważ będzie to temat, który wiem, że bardzo was interesuje i też bardzo prosiliście mnie o tematy ślubne, bo będzie to właśnie film w temacie ślubnym. I dzisiaj opowiem wam, jak wyglądają nasze przygotowania do ślubu, ile już mamy, czego nie mamy, więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam do oglądania. Na początku zróbcie sobie coś ciepłego do picia. Ja tutaj mam akurat kubek gorącej herbaty. Myślę, że się przyda, tym bardziej, że mamy jesień, jest zimno, więc jak najbardziej. Myślę, że mogę się troszeczkę rozgadać, ponieważ ja na te tematy ślubne mogę po prostu gadać i gadać i gadać. I nie ma końca. Bardzo mnie to kręci i na wstępie też wam powiem, że dostałam takie ogromne wyzwanie ze strony mojego narzeczonego, ponieważ on stwierdził, że się nie będzie wtrącać w organizację, ja mam wybrać wszystko, co bym chciała, co mi się podoba. Oczywiście, gdy mam jakiś problem, to zawsze się go pytam, coś lepsze, coś ładniejsze, więc tutaj to nie jest też tak, że on kompletnie nie ma żadnego zdania, ale sam zostawił mi wolną rękę, więc podjęłam się tego wyzwania z ogromną przyjemnością, powiem wam szczerze, bo sprawia mi to naprawdę ogromną frajdę i myślę, że w poprzednim wcieleniu mogłam być drugą Janachowską i organizować śluby. To jest naprawdę coś fenomenalnego i ogromnie mi się to podoba. Więc zaczynając od samego początku, na czym rozpoczęliśmy tak naprawdę przygotowania ślubne? Nam zależało na tym, żeby jako pierwsze mieć zaklepaną, zarezerwowaną salę. I powiem wam, szukaliśmy długo. Długo szukaliśmy sali, nie powiem, że nie. Obskoczyliśmy, objeździliśmy kilka z nich tutaj w okolicy, bo ja jestem z Zabrza, mój narzeczony jest z Tychów i chcieliśmy, aby albo moi goście, albo jego goście mieli blisko na tą salę. Ostatecznie ani moi, ani jego nie mają blisko, ale no po prostu tu nam się coś nie podobało, tutaj ta cena była za bardzo wygórowana i tak naprawdę nie mieli nic w pakiecie, bo jedna sala była taka, że brali prawie 300 zł za osobę. W tym nie mieliśmy pokrowców na krzesła, nie było ciasta, nie było napojów, nie było nic. I mimo tego, że sala była naprawdę przepiękna i robiła wrażenie, to zdecydowaliśmy, że jednak to nie jest coś, czego szukamy. Chciałam, żeby sala była wyjątkowa. Podejrzewam, że każda panna młoda tak ma, ale bardzo podoba mi się styl sali w stylu takim glamour. I udało nam się perfekcyjnie wybrać salę. Oczywiście jak będzie już po wszystkim, jak będzie po weselu, to powiem wam dokładnie co i jak, gdzie mieliśmy wesele, jaką salę i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy nie chcę tego zdradzać, ale mogę wam uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że nasza sala jest właśnie w stylu glamour. Mamy okrągłe stoły, podświetlane. Te stoły są podświetlane, przez co wieczorem wygląda to naprawdę epicko, przepięknie. Jedna ściana jest cała w lustrach. No i ogólnie klimat całej sali jest utrzymany właśnie w srebrze, w tym stylu glamour, lustrach, więc jest naprawdę przepięknie. I powiem wam, że my robimy wesele dosyć daleko, bo jest to Szczyrk. Dlaczego zdecydowaliśmy się? No po pierwsze przez tą salę. Jak ją zobaczyłam, pojechaliśmy tam na oglądanie razem z menadżerem sali, to się po prostu zakochałam i już nie było odwrotu, nie było żadnych tematów i nie było żadnego ale po pierwsze. Bo ja już się zakochałam, ja wiedziałam, że to jest to. Więc był to dosyć duży problem logistyczny. Na szczęście dostaliśmy od sali taki prezent, że mamy nocleg dla 50 osób za darmo, resztę sobie po prostu dopłacamy, no i wszyscy nasi goście w ten właśnie sposób będą spali na miejscu. Kiedy już mieliśmy zaklepaną salę, i to było jakoś rok temu, bo zaklepaliśmy salę 2 lata przed docelowym terminem naszego ślubu. Ten termin ślubu też powiem wam, się troszeczkę zmieniał, ponieważ nie wiem czemu uparłam się, żeby ślub był 17 czerwca. Wtedy, kiedy mamy jakby taką naszą rocznicę. Od 17 czerwca jesteśmy z narzeczonym razem, 17 czerwca też się zaręczyliśmy i stwierdziłam, że fajnie by było, żeby tego 17 czerwca też był ślub. Natomiast plany troszeczkę się zmieniły, ponieważ moja najbliższa rodzina w większości mieszka za granicą. I był to o tyle problem, ponieważ, no wiadomo, rodzina też ma dzieci, a te dzieci chodzą w Niemczech, czy tam w Holandii, do szkoły. No i niestety oni kończą szkołę dopiero w lipcu.
A więc już mi parę osób powiedziało, że w czerwcu po prostu na ten ślub by nie przyjechało. No i nie mogłam sobie pozwolić na utratę tak ważnych gości, bo to jest moja najbliższa rodzina, moje ciocie od strony mamy, więc zdecydowaliśmy się przełożyć ten termin, tym bardziej, że jakoś bardzo nam na nim nie zależało, byliśmy tacy elastyczni, jeżeli o to chodzi, więc zmieniliśmy datę na lipiec. Nie jest żadną tajemnicą, mogę Wam powiedzieć, że to jest 23 lipiec 2021 roku. Więc jak już zaklepaliśmy ten termin sobie i salę, zaczęły się poszukiwania fotografów, kamerzystów, DJ-a i bardzo otwarło nam oczy wyjście na targi ślubne w Katowicach w zeszłym roku, jak się nie mylę, w listopadzie. Mnóstwo usługodawców tam się wystawiało, mnóstwo DJ-ów. Mieliśmy też kilka, w sumie chyba dwóch DJ-ów na oku i jednego fotografa. Zapisaliśmy się u nich na takiego maila, po prostu daliśmy swoje maile, dostaliśmy maila zwrotnego z ich ofertą. Ostatecznie wybraliśmy DJ-a, który był na weselu naszych znajomych. Na tyle nam się spodobał, na tyle był taki bardzo pozytywny i potrafił bawić się z ludźmi, cały czas ich zabawiał, naprawdę nie było z nim nudno. Więc zdecydowaliśmy się na tego samego DJ-a, byliśmy na spotkaniu, zarezerwowaliśmy sobie termin, więc DJ-a już mieliśmy z głowy, że tak powiem. Ale powiem Wam, że z tym DJ-em też mieliśmy ogromne zagwozdki, bo mieliśmy dwóch DJ-ów. Jednego znaliśmy właśnie z wesela, a drugiego znaliśmy z opowiadań naszych znajomych. Jest to jeden z najlepszych DJ-ów na Śląsku i naprawdę mieliśmy dużą zagwozdkę, na tyle zagwozdkę, że graliśmy z narzeczonym w Hip Hop Hop, który miał wygrać. No i wygrał właśnie ten z wesela. Ale powiem Wam, że oboje bardzo się cieszymy, bo jest to naprawdę bardzo pozytywny człowiek. Dodatkowo będzie miał jeszcze osobę do pomocy oczywiście, więc będzie ich więcej. No i tak zdecydowaliśmy się na DJ-a. Oczywiście, tak jak mówię, za rok już jak będzie po wszystkim, zrobię Wam filmik i opowiem, kogo wybraliśmy, gdzie, co, jak bardziej dokładnie. Następnie szukaliśmy fotografa. Bardzo nam zależało, żeby to była jakby jedna firma, żeby były dwie osoby, powiedzmy, jedna kameruje, druga robi zdjęcia. I tutaj też przyszedł nam na pomoc taki stary, dobry znajomy ze szkoły. Mojej szkoły, z mojego technikum, który zawsze robił zdjęcia na wszystkich okazjach, okolicznościach, różnych takich, wiecie, szkolnych wydarzeniach. I po szkole otworzył swoją firmę, właśnie robił zdjęcia na weselach, robił sesje narzeczeńskie i tak dalej, i tak dalej. Na tyle spodobały mi się zdjęcia, które on robi, jego styl, jak on to wszystko obrabia i tak dalej, że zdecydowaliśmy się na umówienie spotkania z nim. Pojechaliśmy na to spotkanie, on nam pokazał jeszcze tam, jakie ma możliwości, jeszcze co i jak, jakie oferty, wybraliśmy ofertę, taką, która najbardziej nam pasowała, bo zależało nam na tym, żeby mieć jeden długi film, jakiś krótki teledysk i ewentualnie sesję narzeczeńską. I tak się stało, że właśnie podpisaliśmy umowę i, że tak powiem, fotograf i kamerzysta byli zaklepani, zapłaceni i mieliśmy to z głowy. Później przez dłuższy czas nic się nie działo, powiem Wam szczerze, bo to był też ten czas, kiedy był wirus, który zablokował nam tak naprawdę troszeczkę te możliwości przygotowań ślubnych. Natomiast ja też wiedziałam, że mamy dużo czasu, no bo to było powiedzmy na początku tego roku, to mówię, a półtorej roku to jeszcze, wiecie, dużo czasu. To się zmieniło. Zmieniło się to w tym momencie. Miałam po prostu klientkę tutaj u mnie na krześle na makijaż, która szła na panieński swojej przyjaciółki, a ta przyjaciółka okazywało się, że kupowała suknię ślubną w tym samym miejscu, gdzie ja chciałam kupić suknię. I okazało się, że przez ten cały wirus, który panuje teraz na świecie, bardzo przedłużyły się terminy realizacji zamówień na suknie ślubne. Na tyle się rozciągnęły wydłużyły te terminy, że na suknie trzeba było czekać od 8 do 10 miesięcy. No i powiem Wam, że wtedy już się tak troszeczkę wystraszyłam, troszeczkę bardzo się wystraszyłam. Umówiłam spotkanie. Tak się też składa, że moja ciocia jest w temacie sukien ślubnych, więc zapytałam się, czy to w ogóle prawda.
No i powiedziała, że tak jest, że faktycznie te terminy się tak wydłużyły przez ten COVID. Gdzieś tutaj możecie widzieć pandzie na łóżku, że faktycznie się wydłużyły, no i wtedy postanowiłam się wybrać już po suknię ślubną. I powiem Wam, wybór sukni ślubnej, w ogóle całe to wydarzenie, że ja musiałam iść, musiałam wszystkie te suknie przymierzać, to był jeden z najpiękniejszych i najbardziej wyczekiwanych okresów w przygotowaniu ślubnym. Dlaczego? No wiecie, to jest najważniejszy dzień w życiu każdej kobiety, a jak nie jeden z najważniejszych. Ja byłam bardzo podekscytowana tym wyborem sukni, powiem Wam szczerze, i bardzo żałuję, że mam to już za sobą, bo chciałabym to przeżyć na pewno jeszcze raz. Ale tak, miałam swój wymarzony krój sukni, jaki chciałabym mieć, i moja suknia chciałam, żeby była na dole tiulowa, taka wiecie, nie księżniczka, ale taka w literkę A, żeby była zwiewna, lekka, piękna, i góra chciałam, żeby była bardziej taka bogato zdobiona z jakimiś koronkowymi rękawkami. Ostatecznie wyszłam z kompletnie czymś innym. Ale byłam tego świadoma, ponieważ wiecie, co innego może nam się podobać, a co innego może dobrze na nas leżeć. Więc przymierzyłam jakoś, nie wiem, 8-10 sukni i tak naprawdę tylko w jednej poczułam to coś. Ale ona była chyba druga czy trzecia, jaką mierzyłam, więc chciałam przymierzyć jeszcze jakieś, żeby się upewnić, że to będzie na pewno dobry wybór. No i powiem Wam, że oczywiście nie będę Wam pokazywać tutaj sukni, bo tak naprawdę nie mam nawet jej zdjęcia, a to jest nowa kolekcja 2021, więc nie ma nawet tych zdjęć w katalogu, nie mam nic. Ale to dobrze, bo podobno panna młoda nie powinna mieć zdjęcia swojej sukni, ani tym, jak w niej wygląda, żeby jej się po prostu nie znudziła. Ja poszłam za tą radą, widziałam te zdjęcia, natomiast wszystkie, które dostałam, skasowałam. Nie chcę jej oglądać aż do kolejnych przymiarek. Zmieniłam coś w niej troszeczkę, ponieważ ona była bez ramionczek. Mi jednak zależało, żeby ta suknia miała chociaż cieniutkie ramionczka, żeby była bardziej wygodna, żeby się tutaj, wiecie, nic nie przesuwało, więc zdecydowałam się na ramionczka. No i następną przymiarkę będę miała jakoś w przyszłym roku, więc do tego czasu się nie stresuję, bo suknię mam już wybraną. I to jest takie epicentrum tych przygotowań, ponieważ od tego czasu już się wzięłam tak naprawdę konkretnie za te przygotowania. Jak mówię, że przez ten COVID to wszystko się tak wydłużyło, to ja chcę mieć wszystko z głowy i wiecie, ja jestem taka, że muszę mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, więc zaczęłam przygotowania dużo wcześniej, zaczęłam zamawiać rzeczy dużo wcześniej, żeby nie zostawiać sobie wszystkiego na ostatnią chwilę, bo ja po prostu tego nie lubię. Muszę się napić, bo mi zaschło w gardle. Wracając do przymiarek moich pierwszych w poszukiwaniach sukni ślubnej, i w sumie powiem Wam, że miałam ogromne szczęście, bo wydawało mi się, że jestem taką osobą, której nic nie wpadnie w gust, że nic nie znajdę, nic mi się nie będzie podobać, że jestem dosyć wymagającą osobą, jeżeli chodzi o wybór tak ważnej sukni. Natomiast okazało się, że wcale tak nie jest i już na pierwszych przymiarkach znalazłam swoją wymarzoną suknię ślubną. No i powiem Wam, że chciałam, żeby ona była skromna, zwiewna, wybrałam kompletnie coś innego. Ona się tak błyszczy, że mnie będzie widać z kosmosu, ale to dobrze. Więc kiedy miałam suknię już załatwioną, kiedy ciocia w ogóle nałożyła mi welon i tą suknię, wszyscy się popłakali. Była taka, wiecie, cisza i po prostu wszyscy ryczeli łącznie ze mną. Ja się chyba pierwsza popłakałam, więc ja wiedziałam, że to jest ta. Też ja jestem uzależniona od tych wszystkich programów ślubnych, Say Yes to the Dress i tak dalej, więc moja rodzina, bo byłam z moją mamą, moim tatą, moją ciocią, jedną, drugą, one wiedziały, że ja to uwielbiam oglądać. No i na końcu było oczywiście, czy powiesz tak tej sukni, no i powiedziałam tak, więc tak się zakończyło moje poszukiwanie sukni ślubnej. Po sukni ślubnej stwierdziłam, że to jest ten czas, kiedy zacznę zamawiać takie ważne rzeczy jak obrączki, pudełko na obrączki, jak wieszaki, na przykład panna młoda, pan młody. To są takie pierdoły, które w zasadzie nie musiałam teraz zamawiać, ale to są takie pierdoły, które mogą leżeć i czekać na ważny dzień, więc stwierdziłam, dobra, wezmę, zamówię, będę miała z głowy, nie będę musiała sobie już tym głowy zaprzątać. Może, wiecie, za kilka miesięcy o tym kompletnie zapomnę i wyjdzie, że nie będę miała pudełka na obrączki. Więc opowiadałam Wam w poprzednim chyba holu ślubnym z AliExpress,
że jestem na takiej grupie na Facebooku, gdzie dziewczyny sprzedają pozostałości po swoich weselach. I tam udało mi się kupić parę rzeczy, między innymi tą tablicę powitalną dla gości, którą już widzieliście, ale szukałam też dosyć długo, powiem wam, pudełka na obrączki, ponieważ wszystkie te pudełka są w drewnie, w takim stylu, wiecie, rustykalnym, boho, i kompletnie to mi nie pasowało do mojego wesela. Ja jestem dosyć pedantyczna i chcę, żeby wszystko było w tym samym stylu. Się okaże, że będę występować w tym programie Panna Młoda z Piekła Rodem. Nie zdziwiłabym się. Ale dobra, kiedy szukałam tych pudełek na obrączki, szukałam wszędzie, na Allegro, na Google, po prostu wpisywałam, szukałam po różnych firmach, to przyszła mi z pomocą ta grupa na Facebooku, gdzie po prostu zapytałam się dziewczyn, czy któraś ma takie, a nie inne pudełko. I w zasadzie to jest coś, co mogę wam pokazać. Mam tutaj przygotowane parę rzeczy, więc pudełko, na które się zdecydowałam, wygląda w ten sposób. Jest ono białe, z takim tutaj srebrnym serduszkiem z napisem "Kocham Cię", jest w ogóle takie cute. No i jak otworzymy pudełko, to tak wygląda w środku. I ślubuje ci mąż, żona. I tutaj jest miejsce właśnie na obrączki. Bardzo mi się spodobało to pudełko pod tym względem, że jest właśnie biało-szare, biało-srebrne, czyli idealnie w stylu, jakim panuje na naszym weselu, na naszej sali. Więc zdecydowałam się właśnie na takie pudełko na obrączki. Od tej samej chyba nawet pani kupiłam też wieszaki. Tak wyglądają te wieszaki. Jest tu wieszak Panny Młodej i wieszak Pana Młodego. To jest, wiecie, taka drobnostka, którą tak naprawdę nie trzeba zamawiać, ale uważam, że na pamiątkę filmu fajnie to będzie wyglądać, kiedy ta suknia ślubna w pokoju, gdzie się będę szykować, będzie wisiała jednak na takim wieszaku z napisem Panna Młoda, więc to jest coś fajnego. No i później przyszedł czas na zaproszenie. Powiem wam, to była jedna z milszych rzeczy, z drugiej strony to było ogromne przekleństwo. Napiję się. Ponieważ możecie sobie wyobrazić, ile jest stylów zaproszeń, ile jest wzorów, takich, siakich. Po prostu siedziałam nad tym ze 4 dni, praktycznie non-stop szukając zaproszeń. Na różnych stronach przeszukałam chyba z 10 czy 15 stron na Google'ach z samymi zaproszeniami. Oczywiście w każdej stronie było po ileś tam zakładek. I powiem wam, to był ogromny... Ja już w ten czwarty dzień miałam po prostu dość. Ja chciałam, żeby było biało-srebrne, biało, nie wiem, lustrzane. Mówię, co się trafi, to wezmę. Ostatecznie wybrałam chyba 3. No i tutaj z pomocą już przyszedł mój narzeczony, który wybrał tak naprawdę jedno. Zależało mi też na tym, że jak zamówię te zaproszenia, to będę mogła od tego samego sprzedawcy, od tej samej firmy zamówić też różne inne, jak zawieszki na wódkę, winietki, księgę gości, rozkład stołów i tak dalej, i tak dalej. Chciałam, żeby to było wszystko w jednym stylu, a nie wszystko z innej parafii po prostu. No i zdecydowałam się ostatecznie zamówić je, słuchajcie, na Allegro. Znalazłam firmę, która dosyć niedawno weszła na polski rynek, a robi takie przepiękne, minimalistyczne zaproszenia i właśnie różne dekoracje, akcesoria ślubne. Na tyle mi się to spodobało. Spodobało mi się to, że jest wnętrze tego zaproszenia jest krótkie, proste, zwięzłe i na temat. Bo oczywiście jak zamawiacie zaproszenia, to dostajecie mnóstwo wzorów i tych wierszyków po prostu jest tam milion. I wybrać coś z tego to jest naprawdę, naprawdę ogromne wyzwanie. To jest wyzwanie. Bo jednak wiecie, chopy to co innego. A oni to wiecie, pierwszy, lepszy pokażesz, jest okej. Okay. My baby jednak przywiązujemy do tego większą uwagę. Chcemy, żeby to wiecie, wszystko miało ręce i nogi, bo to jest wiecie, nasz wymarzony dzień, nasz jedyny dzień. Więc troszeczkę nad tym spędziłam czasu. Ale ostatecznie wybrałam bardzo minimalistyczne zaproszenia. Też nie lubię takiej przesady na tych zaproszeniach, że tam się nie wiadomo co dzieje. Lubię zwykłe, proste zaproszenia, najważniejsze informacje i to jest wszystko. Więc zdecydowałam się na takie zaproszenia. Jak widzicie, one są zwykłe, białe, z takim lustrzanym napisem. Tu się wszystko tak błyszczy przepięknie. Tutaj jest taki bardzo ciekawy napis Love, nasze imiona i zaproszenie. Z oczywistych względów nie będę wam pokazywać środka, bo to są wszystkie informacje dotyczące
ślubu, natomiast mogę Wam powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na taki sam układ tego, co jest w środku, jak było na aukcji. Ja już nie miałam siły nic zmieniać, napisałam do nich wiadomość, zróbcie mi tak, jak jest na aukcji, okej. Okay. Później już był tylko projekt do zaakceptowania i tak to ostatecznie wygląda. Do tych zaproszeń mamy koperty. I koperta do tych zaproszeń wygląda tak, że z jednej strony jest zwykła taka biała kwadratowa, z drugiej strony mamy taki przepiękny srebrny znaczek, nasze inicjały, nasze imiona i nazwiska, więc jest to coś innego, coś ciekawego. To zaproszenie wygląda na takie bardzo, wiecie, eleganckie, ale takie proste, klasyczne i takie najbardziej nam się spodobały. No i jakoś parę dni po tym, jak zamówiłam zaproszenia, zdecydowałam się zamówić również księgę gości, ponieważ to jest coś, co może leżeć i czekać, a będzie już kupione, zrobione i nie będę musiała zaprzątać sobie tym głowy. I tak samo od tego samego sprzedawcy, od którego mieliśmy zaproszenia, zamówiłam księgę gości, która wygląda w ten sposób, również jest taka cała lustrzana i jest po prostu księga gości, nasze imiona i nasza data ślubu. W środku ten papier jest taki dosyć twardawy, taki jakby techniczny, takie mam wrażenie, natomiast cała jest w twardej okładce takiej materiałowej, dodatkowo tutaj jest taki element zaskoczenia, że co tak ujmę, więc na pewno posłuży nam na lata. Jak mój Adrian się dowiedział, ile kosztowała taka księga gości, mogę Wam zdradzić, że z wysyłką kosztowała mnie ona 100 zł. To się złapał za głowę, bo mówi, że za dużo. Ale stwierdziłam, że to jest tak naprawdę pamiątka na całe życie, więc te 100 zł, które wydam, a będę miała pamiątkę na całe życie, to on tak długo nie będzie nosił garnituru, za który dał dużo więcej. Więc ja uważam, że na pamiątki takie właśnie na całe życie nie powinno się oszczędzać, tak samo nie powinno się oszczędzać na kamerzyście i na fotografie. Fotografie? I na fotografie, ponieważ to są pamiątki na całe życie, one z nami zostają. Więc tak. No i tak naprawdę to prawie wszystko. Oprócz tego, że zamówiłam jeszcze welon. Welon wymarzyłam sobie taki, żeby był do ziemi, żeby się nie ciągnął, żeby nie był taki, wiecie, długaśny, 3-metrowy, tylko żeby był taki do samych kostek, długi. Więc welon też mam zamówiony, nie będę Wam go wyciągać, bo jest spakowany. Natomiast to są wszystkie rzeczy chyba, jakie mamy na ślub. Zorganizowane, że tak powiem. Od tego samego sprzedawcy będę jeszcze zamawiać winietki, zawieszki na wódkę, rozkład stołów, ale to dopiero rozkład stołów będę zamawiać, gdy będziemy mieli tak naprawdę ostateczną liczbę gości. Dodatkowo może się wydawać to dziwne, że 9 miesięcy przed ślubem mamy już zaproszenia, ale stwierdziłam, że na co czekać? Co się zmieni, jeżeli ja będę rozdawać je teraz, czy za 4 miesiące? Tak naprawdę nic. Ja wolę, tak jak mówiłam Wam wcześniej, chcę mieć to wszystko dopięte na ostatni guzik, nie chcę się niczym zamartwiać. Tym bardziej, że te zaproszenia już naprawdę spędzały mi sen z powiek, bo gdy już wybrałam zaproszenia, to drugim wyzwaniem okazało się spisać całą listę gości, bo mamy tutaj wydrukowane imiona, nazwiska. I tyle, co ja się namęczyłam z odmianą tych różnych nazwisk, to powiem Wam... To było okropne, tym bardziej, że mamy część gości z zagranicy, więc te zagraniczne nazwiska dosyć ciężko odmieniać. Nie wypada ich też zamieniać jakby na polski, więc naprawdę zrobiło mi to ogromną zagwozdkę i musiałam dzwonić do moich cioci, bo nie wiedziałam po prostu, jak to zrobić. I jeżeli dziewczyny jesteście jeszcze przed wyborem Waszych zaproszeń, to radzę uzbroić się w ogromną cierpliwość. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie po Waszej myśli i mam nadzieję, że aktualny wirus w niczym nam nie przeszkodzi, bo to, co się dzieje teraz w temacie ślubów, to jest po prostu masakra i powiem Wam szczerze, że nie wyobrażam sobie bawić się w to całe przekładanie tych wesel, tych terminów. Kompletnie sobie tego nie wyobrażam, więc mam nadzieję, że do przyszłego roku to się wszystko uspokoi, że będziemy mogli zrobić takie wesele, jakie chcemy, ponieważ no też mamy dosyć sporo osób, bo mamy prawie 150 osób na weselu. Oczywiście wiadomo, ktoś nie przyjdzie, więc liczymy, że około 100 może przyjdzie, no ale na dzień dzisiejszy nie można w ogóle robić imprezy tanecznej. Więc jaką mam radę dla przyszłych panien młodych?
uzbrójcie się w cierpliwość, bądźcie wyrozumiałe, słuchajcie swoich partnerów, żeby też mieli coś do powiedzenia. I życzę Wam, żebyście bawiły się bardzo dobrze, żeby te przygotowania, żeby sprawiały Wam taką radość jak i mi. I życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zapraszam Was również na mojego Instagrama. Gdzieś tutaj na dole Wam się wyświetli moja nazwa. No i cóż, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Jeżeli macie jakieś pytania w związku właśnie organizacji, czy jakieś pytania do mnie, dajcie znać. Jeżeli chcecie, to też Wam podlinkuję te wszystkie zaproszenia, żebyście mogli sobie zobaczyć, jeżeli jeszcze nie kupiliście swoich zaproszeń. No i co, dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia i do następnego filmu.